Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Dąbrowska, jestem z Gdańska. Guten Tag, ich heiße Małgorzata Dąbrowska, kurz Małgosia oder Gosia oder Gośka. Ich bin aus Danzig. Ich treffe mich gleich mit meinem guten Freund Hannes hier auf dem Hauptbahnhof in Stettin. Wir wollen ein paar Tage zusammen Urlaub machen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Cześć, mam na imię Hannes. W Polsce jestem Janek, albo Jan, albo Jasiu. Jestem z Greifswaldu. Herzlich willkommen zu unserem Tyle lernen Sprachkurs Polnisch. Schön, dass Sie uns ein wenig durch Stettin begleiten möchten. Wir wollen versuchen, Ihnen den Weg in die polnische Sprache ein wenig zu ebnen. Unsere Erläuterungen und Übungen zwischen den Spielszenen sollen Ihnen helfen, Polnisch zu sprechen und zu verstehen. Und nun viel Spaß und Erfolg beim Zuschauen und Lernen. Tak, słucham? Cześć Gosia, to ja, Hannes. Cześć! Gdzie jesteś? Jestem na dworcu w Szczecinie. No ja też na dworcu. A gdzie dokładnie? Na peronie numer 3. Na peronie numer 3. Cześć! Cześć! Cześć, Gosia! Cześć! Jak się cieszę. Daj mi ten plecak. Nie, zostaw, on nie jest ciężki. No dobrze. No to chodźmy. Das ist also Hannes. Wie Sie eben gehört haben, spricht schon ganz gut Polnisch. Wir haben uns vor einem Jahr bei einem Seminar in Warschau kennengelernt. Sie wissen sicher schon, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich zu begrüßen und vorzustellen. Zum Beispiel eher förmlich. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Dąbrowska. Dzień dobry, nazywam się Hannes Burmeister. Probieren Sie es auch mal. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Dąbrowska. Eher informell ist die Begrüßung mit Cześć. Und wenn man nur seinen Vornamen nennt, sagt man, mam na imię. Cześć, mam na imię Hannes. Für unsere Vornamen verwenden wir in Polen gerne verschiedene Kurzformen. Vor allem, wenn man sich besser kennt, das klingt freundlicher. Für unsere Namen haben wir Ihnen die Formen schon genannt. Cześć, mam na imię Hannes. W Polsce jestem Janek, albo Jan, albo Jasiu. Ich heiße also Małgorzata. Aber alle nennen mich Małgosia, Gosia oder Gośka. O! Poczekaj, dokąd idziesz? Do kiosku. Muszę jeszcze kupić szczoteczkę do zębów. Chodź, tam jest kiosk. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy są szczoteczki do zębów? Są, oczywiście. Proszę zobaczyć. Ile kosztuje ta? 3,70. Dobrze. Coś jeszcze? Tak. Czy jest pasta do zębów? Colgate, Blendamet. Colgate, proszę. I jeszcze papierosy. Jakie? Jakieś polskie. Ile kosztują sobieskie? 5,30. Poproszę. Ile płacę? 15,80. Dziękuję. 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 Chodź.
So ein Kiosk hat fast alles, was man braucht. Wenn wir uns nicht sicher sind, fragen wir zuerst, ob ein bestimmter Artikel vorhanden ist. Czy są szczoteczki do zębów? Czy jest pasta do zębów? Wir gebrauchen also die Wendungen, czy jest, oder im Plural, czy są. Nach dem Preis fragen wir mit ile, wie viel? Ile kosztuje mydło? Was kostet die Seife? Beziehungsweise im Plural, ile kosztują papierosy? Was kosten die Zigaretten? Sicher kennen Sie schon einige Bezeichnungen für Artikel des täglichen Bedarfs. Bitte fragen Sie nach den folgenden Artikeln oder nach Ihrem Preis. Czy jest polityka? Czy jest szampon? Czy jest gazeta wyborcza? Ile kosztuje pasta do zębów? Czy są znaczki? Czy jest plan miasta? Czy jest karta telefoniczna? Ile kosztują widokówki? Czy są filmy? Ile kosztuje mydło? Czy są bilety? Jeszcze dwa bilety, proszę. Jakie? A jakie są? Normalne, ulgowe. Ulgowe? Takie dla studentów. Nie, nie jesteśmy studentami. Poprosimy normalne. Dwudziestki, sześćdziesiątki. Nie rozumiem. Na 20 minut, na 60 minut. Aha, mamy chyba niedaleko. Poprosimy dwa bilety 20-minutowe, normalne. Chyba cztery. A dlaczego? Za bagaż też trzeba skasować. Poproszę cztery. A ja poproszę jeszcze szminkę i gazetę wyborczą. Ile płacimy? 17,60. Proszę. Um in Polen etwas zu kaufen,
Brauchen Sie, außer Geld natürlich, zwei Dinge. Das Wort proszę oder poproszę, für bitte, und dann die Form des Akkusativs. Substantive auf Konsonant sind männlich, die auf O sächlich. Hier ändert sich gar nichts. Proszę Shampoo, poproszę mydło. Auch im Plural bleibt alles beim Alten. Proszę Papierosy. Nur bei weiblichen Substantiven, das sind die auf A, wird das A zum N. Proszę widokówkę. Bei weiblichen Adjektiven wird das A zum O. Wie bei Polens Gryster Tageszeitung, Gazeta Wyborcza. Poproszę Gazetę Wyborczą. Wenn Sie es in der Aufregung vergessen haben, können Sie das proszę genauso gut nachstellen? Gazetę Wyborczą proszę. Bitten Sie nun um die Dinge, nach denen in den folgenden Szenen gefragt wird. Czy jest polityka? Proszę politykę. Czy jest szampon? Proszę szampon. Czy jest gazeta wyborcza? Proszę gazetę wyborczą. Ile kosztuje pasta do zębów? Proszę pastę do zębów. Czy są znaczki? Proszę znaczki. Czy jest plan miasta? Proszę plan miasta. Czy jest karta telefoniczna? Proszę kartę telefoniczną. Ile kosztują widokówki? Proszę widokówki. Czy są filmy? Proszę filmy. Ile kosztuje mydło? Proszę mydło. Czy są bilety? Proszę bilety. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. To co? Teraz na przystanek? No tak. Zombie apocalypse.